Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset. Ten fragment mówi nam o wykupieniu i o wysławianiu Boga w ciele naszym. Bóg nasz jest Stwórcą i Odkupicielem. Ilustracja do tego wersetu jest oparta na opowiadaniu o pewnym chłopcu. Ten pewien chłopiec spędził wiele godzin na budowaniu własnej miniaturowej żaglówki. Kiedy ją skończył, wybrał się nad otwartą wodę, aby przeprowadzić próbny rejs. Nagle silny wiatr porwał małą łódkę. Szybko pobiegł za nią wzdłuż brzegu. Nie mógł jednak sprowadzić jej z powrotem. Kilka dni później, a w zasadzie kilka tygodni później, ku swojemu zdumieniu chłopiec zobaczył, że jego ręcznie wykonana żaglówka jest na sprzedaż w sklepie z używanymi rzeczami. Wszedł do sklepu i powiedział sprzedawcy: ta łódź jest moja. Zrobiłem ją sam. Niedawno straciłem nad jeziorem. Teraz chcę ją odzyskać. Sprzedawca jednak odpowiedział: nabyliśmy tę żaglówkę i teraz oferujemy ją na sprzedaż. Jeśli ją chcesz, musisz zapłacić cenę, jakiej za nią żądamy. Chłopiec pobiegł więc do domu, opróżnił swoją skarbonkę i odkupił własną łódkę. W domu wyjaśnił: zrobiłem i kupiłem żaglówkę. Teraz jest moja podwójnie. Jest to ilustracja, jedynie ilustracja tego, co Syn Boży uczynił z nami, wierzącymi. On stworzył nas jako Stwórca. Zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu i się odwróciliśmy. Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem i oddał swoje życie za nas na krzyżu jako Zbawiciel. Przez wiarę w Niego otrzymaliśmy zbawienie. Teraz należymy do Niego podwójnie. Jesteśmy Jego stworzeniami i Jego odkupionymi. Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa? Skorzystaj z tego, że Pan Jezus Cię odkupił. I teraz, na podstawie doskonałej ofiary krzyża, możesz mieć raz na zawsze zagwarantowane zbawienie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.